No cześć, zapraszam Was dzisiaj na kolejny przegląd doniczek, czyli aktualizację roślinek w moim domu. Zapraszam. Na dzień dobry, zaczniemy sobie od pięknego sterczyka, który po prostu szaleje z ilością kwiatów, pąków i tak dalej. Kwitnie od listopada albo grudnia, no ale w tym momencie to już jest po prostu, one są aż ciężkie, te kwiaty, ledwo stoją. No a w wazoniku forsycja spod bloku. W domu rozpuściła, na dworzu jeszcze tak nie do końca. Tutaj troszkę przesuszona w ostatnim czasie Dawalia Nicholas Diamond, ale myślę, że wróci do życia. Chyba ją przestawię w najbliższym czasie, troszkę bliżej okna jednak. Tutaj bardzo dobrze miewa się Mikans. Nabrał dużo przerostów od ostatniego czasu. I naprawdę prezentuje się coraz piękniej. Zaczyna naprawdę się cudnie przewieszać. Tak. Teraz tu mamy troszkę zmian. Philodendron. A raczej chyba Thaumatophyllum. I teraz mam dylemat. Czy Bipinnatifidum, czy Shangri-La. Bo te liście jeszcze nie są duże i po prostu ciężko mi jest stwierdzić, która to jest, ale podejrzewam, że to jest bardziej jednak do tej Bipinnatifidum, czyli pierzaste po prostu. No zobaczymy, jak urośnie. Toczę oczywiście bój z ziemiórkami, żółta taśma wszędzie, tutaj również i tutaj mamy Marantę Fascinator Tricolor, czyli ta, no uwielbiam tą roślinkę, troszeczkę dostała przez zimę w ciapkę. I też mam takiego jednego łobuza, zaraz Wam go pokażę, który mi tutaj zjadł liść. I zjadł też liść tutaj. I jeszcze jakiś tutaj obgryz. No ale Calathea Medallion. Piękne liście, cudowne. Fajnie się komponuje właśnie z tą marantą. Tu by się jeszcze jakaś trzecia taka marantowata przydała roślinka. No ale na razie jest tak jak jest. U góry mamy łosiorogi. Platycerium i czekam na większą sztukę, a tą sobie albo komuś podaruję, albo sobie postawię w innym miejscu, bo po prostu aż się prosi w tej makramie, żeby zawisła taka gigantyczna, gigantyczna roślinka. Dobra, przejdźmy na parapet. Trzykrotka, Purple Heart. Taka piękna. Mam kilka odnóżek ukorzenionych kuchni i niedługo będę po prostu wsadzać do większej doniczki. I rezyna herbsta. W ostatnim holu roślinne mogliście zauważyć, że do mnie przyszła. No ona jest cudna. Ją trzeba bardzo często podlewać, bo bardzo szybko więdnie. Hamedorka malutka. Ostatnio sobie w Biedronce kupiłam. O, widzę, że chyba też ona potrzebuje pić, bo się troszkę zaczęła zwijać. I tutaj też był szkodnik. No, no ale niewiele. Begonia Belief. Po prostu coś pięknego. Ona się tak błyszczy na słońcu. Buraczkowe po prostu te liście są. Tutaj jest kolejna begonia, której nazwy Wam dokładniejszej nie powiem, bo nie wiem, muszę poszukać. Ale w każdym razie jej liście są zielone, z ciemnym obrzeżem, srebrne kropki, bordowy środek i jeszcze brązowa żyłka. No po prostu feria barw. I tutaj jest kolejny storczyk, który też się obwiesza kwiatami. Nie tak obficie jak tamten, ale również jest cudowny. Tutaj mam jeszcze kolejną begonię, a tam w rogu sobie mieszka jeszcze pieniążek, czyli Pilea. Tej begonii również nie znam nazwy. Nie pamiętam. I lecimy do półeczki. Wszędzie te żółte karteczki widać po prostu. Skalnica. Niestety marna jest cały czas od chwili przyjazdu do mnie. W ostatnim właśnie holu roślinnym się pokazała. Przesadziłam już ją do nowej ziemi. Poobcinałam te zwiędłe rozłogi. Tutaj się pojawia jakiś nowy, ale bez szału. Nie wiem, czy coś z niej będzie dalej ogólnie. Asplenium Parvati. Nie służy mu tutaj jednak ta półka nad telewizorem. Jest bardzo przesuszony. Co chwilę właśnie suche liście wycinam. Nie wiem, czy coś z niej będzie. Calathea Makoyana w mini wersji ma się bardzo dobrze.
Tutaj jakiś jeden gagatek umarł sobie. Raz wiem, że ją przesuszyłam troszeczkę i może dlatego to jest jakaś pozostałość. Z kolei Calathea rosopicta. No niestety chyba nic z niej nie będzie. Ja ją ratowałam po wciornastku. Miała jeden liść wypuścić, a ten liść już niestety jest w marnej kondycji i nie wiem, czy tutaj w ogóle, no niby wygląda, jakby miał iść liść, ale nie wiem, czy coś z tego będzie naprawdę. Chyba wsadzę ją do szklarni. Mam taką malutką szklarenkę, za chwilę wam pokażę zresztą. I może tam jej się spodoba. Dobra. A tu jest cudowny oksalis. Szczawik purpurowy. Proszę bardzo. Kwiatuszek piękny, cudowny, kwitnie. To jest roślina po miesiącu od wsadzenia cebulek do ziemi. Więc ja jestem zachwycona. Wygląda przecudnie. Kiedyś miałam kupioną, gotową taką jakby. I ona mi bardzo szybko umarła. Tak to tutaj wygląda. Dobra. I mam tutaj ją właśnie tak postawioną koło tej zwisającej paproci, bo się super prezentuje. Dobra. Philodendron scandens klasyczny, zielony. Tutaj jeszcze są pozostałości po wciornastku. Kiedyś mi zaatakował i jest taki brzydki liść. Ale idą pędy. Tutaj jeszcze trochę są takie... Kilka liści było takich mini-mini zimowych, a teraz już zaczynają rosnąć większe, więc jest nadzieja dla niego. U góry Scindapsus strełbi Moonlight, czyli te piękne malowane liście. Też ma piękne, duże przyrosty. Wygląda świetnie. No i moje kochane paprotki. Nefrolepis. Jedna, druga i trzecia. I tutaj między nimi sobie jeszcze rośnie Epipremnum Marble Queen, które dostało tak cudne liście w ostatnim czasie, że po prostu patrzę i się nie mogę napatrzeć. No coś pięknego. No ten to jest w ogóle hit. Cudowny. Dobra. Tutaj mam sobie jeszcze Brazil Philodendron. Ostatnio myłam liście. Tu wygląda, jakby coś było. Chyba zrobię oprysk profilaktycznie. Philodendron Brazil. Ostatnio myłam liście z olejkiem Nim i no powiem wam, że fajnie się błyszczą. Bardzo fajnie. A jeszcze pominęłam, tutaj sobie stoi moja cudowna zejlanika, która ma dzidziusie. Te dzidziusie są bardzo leniwe. No ale dobra, poczekamy, zobaczymy. Ja sobie taki płotek postawiłam, bo się zaczęła mi przychylać do tyłu. Niestety, no ale... Jest spore. Teraz tak, w pokoju dziecięcym mamy skrzydłokwiat, który doszedł troszkę do siebie. Chyba jakiś grzyb go dopadł ogólnie. Powycinałam liście. Na razie wygląda spoko. I tutaj mam tą szklarenkę, o której wam mówiłam, a w szklarence jest niedośpian oraz Alocasia poli, która czuje się po prostu w szkle przecudnie. Rośnie pięknie. Też po miesiącu od właśnie włożenia tutaj bulwy wypuściła mi liść. Liść w sumie wypuściła szybciej, po jakichś 3 tygodniach myślę. No a tutaj mam jeszcze moje eksperymenty, które wam kiedyś pokażę. O ile się udają. Tutaj szkło, które niedługo przejdzie metamorfozę. Czekam na roślinki malutkie, bo tutaj tego jednego gagatka, to jest chyba aloes jakiś taki purpurowy, muszę go wysadzić. Tak samo te małe rojniki też no, średnio wyglądają. Dracena sanderiana stoi w miejscu. Nie wiem w zasadzie, dlaczego ona nie rośnie. No zobaczymy, poczekamy. A tam w rogu dendrobium. Były 2 pędy, to są ratowana roślinka, po prostu już od matki, odrywane maluszki. Nie wiem, czy coś z niej będzie. Szczerze mówiąc, moja wina, bo zapomniałam raz podlać, zapomniałam, nie było nas w domu po prostu i trochę się przesuszyła i ta druga właśnie od noga jej umarła. Tutaj przedstawiam wam bohatera dzisiejszego odcinka. To jest Bunio, nasz malutki bobas, króliś. Bardzo kochany, bardzo grzeczny, tylko zjada mi liście.
No ty, tak, ty, nie gryź, nie wolno gryźć. Także takie kochane zwierzątko nam się trafiło. Jesteśmy w kuchni. W kuchni mam peperomię Pepper Spot, która po prostu oszalała. Zobaczcie, jakie pędy rosną. Wydaje mi się, że jest za daleko od okna i dlatego taka trochę dzika się zrobiła. Tylko kurczę, nie bardzo mam miejsca, żeby ją bliżej postawić. No i to taki problem jest. Obok syngonium, które już mówiłam dawno, że ma iść na straty, ale cały czas stoi i jakoś tam sobie stoi po prostu. Grudnik, który sobie śpi. O, nie, nie śpi. Nowe przyrosty. Dracena Lemon Lime, asparagus pierzasty i zielistka variegata, która taka zdechnięta jest. To jest moja chyba czwarta zielistka. Wszystkie mi umierają, nie wiem o co chodzi w ogóle. Kuchni dla naszego roślinożercy jest armia pietruszki, bo uwielbia. Tutaj mam słoiczki z ukorzenianymi roślinkami. I tak mam. Tutaj jest trzykrotka ta Purple Heart. Niedługo będę ją właśnie wsadzać już z powrotem do doniczki. Tutaj mam świeżutko oderwany aloes. Matka umarła, babyki oderwałam. Czekam, aż korzenie puszczą i pójdzie do szkła. I tutaj w rogu jeszcze jest trzykrotka. Trzykrotka, która pojawiła się w ostatnim holu roślinnym, która niestety zaczęła mi gnić. Przesadziłam ją do suchej ziemi. Przekwitła oczywiście. Przesadziłam ją do suchej ziemi. Na razie chyba jest spoko. Nawet tutaj coś nowego się pojawia. Ale dla pewności po prostu, żeby nie stracić rośliny, podcinałam końcówki, te, które były najdłuższe i wsadziłam do wody, bo no po prostu szkoda mi było. Była tak cudna ta roślinka po przyjeździe do mnie. No chyba się po prostu dają uratować. Mam taką nadzieję. Da się, bo tutaj już są też nowe. Więc jest dobrze. Dalej na parapecie mam w śwince jest Epipremnum Pearl and Jade. Właśnie zaczęło mi ostatnio umierać. Przesadziłam do nowej ziemi, podlałam i postawiłam bliżej okna. Myślę, że teraz będzie jej dobrze. Tutaj jeszcze ukorzenia się z Cindapsus trebi. No i tutaj jest cudowna trójca Sansevieri. Tutaj mi się to nie wygina. Czyli Star Canary, ta żółciutka cudna, Fernwood i Intii, a obok nich Cisus. Cisus odratowany, bo przez zimę mi marniał, poobcinałam końcówki pędów, wsadziłam do wody, ukorzeniłam i teraz mamy tutaj dzidziusie, więc no chyba będzie z tego roślinka. Postawiłam ją teraz niedawno właśnie bliżej okna, żeby zaczęła coś puszczać, bo dosyć leniwa jednak była. Tak więc tak. Dalej mamy półeczki. Cindapsus trebi, trochę pocięty, ten, który był przed chwilą w słoiku. Tu jest małpka, Monkey Mask, albo Monstera Adansonii, jak to niektórzy mówią. Ten liść chyba nadmiar wody wypił i uratował resztę roślinki. Pojawiają się nowe liście. Przecudowne nowe liście. Tutaj ją tak opieram trochę o ten sznurek, żeby troszkę się wspinała. Oprócz pustych doniczek mamy tutaj też bluszcz. Ja znalazłam nazwę Bellissima, ale widziałam też kolibri, chyba tak. Bardziej chyba popularna jest nazwa kolibri, tego bluszczu. Widziałam właśnie na zielonym parapecie chyba. Tutaj sobie rośnie, może ją zdejmę. Rafidofora tetrasperma, albo Monstera minima, jak kto woli. I te nacięcia zaczynają się powoli pojawiać, bo do mnie przyszło ze sklepu w ogóle bez żadnych dziur. Także tak to wygląda. Rośnie dosyć szybko, powiem wam. Mam ją może 2 miesiące, a tutaj przybyło 4. 4 liście? No chyba tak, więc dość sporo. Tutaj już nie będę dalej ściągać, ale mamy tutaj Happy Leaf. No, no nie wiem, no po prostu z nim to ja się nie mogę dogadać. Po prostu zawsze mu coś nie pasuje.
Co jakiś czas go obcinam i ukorzeniam, bo mam wrażenie, że zaraz mi nie zdechnie, po czym on sobie rośnie dalej. Więc tu jest takich pełno szczepek malutkich, poucinanych i one nie chcą specjalnie rosnąć. Obok Scindapsus Silver Ann, również taki leniuch, powiem wam. Na samej górze Burrito. O, Sedum Burrito właśnie. I tutaj mam też jeszcze Dawalię, dużo mówię. Kurczę, zapomniałam nazwy. Mniejsza z tym. Niebieska paprotka, krótko mówiąc. Również ma się na razie dobrze. Za to niedobrze ma się tutaj paprotka. Paprotka ciemnotka. Ja nie wiem, o co jej chodzi. Nie mam zielonego pojęcia, czy ona ma za sucho. Ja nie mam super suchego powietrza w domu, bo to jest zawsze ponad 50%, często jest 65%. Więc to nie jest ekstremalnie suche powietrze, natomiast jej stale pędy zasychają. Podlewam ją wodą prosto z kranu, tak jak zalecają, żeby miała dodatek wapnia. I po prostu tu szału nie ma. Nie mam pojęcia, o co jej biega. Chyba ją przesadzę do innej ziemi, może rozsadzę trochę, wywalę tych starych pędów, które obcięłam i z czego i tak nic nie rośnie. To jest suche wszystko, jak kamień po prostu. Dobra. I tutaj jeszcze sobie właśnie obok tej poprotki stoi Ceropegia, którą mega zagęściłam i chyba się przyjęło, bo widzę nowe malutkie liście. Ja miałam takie 5 mega długich pędów sięgających do końca szafki. Wszystko pocięłam, ukorzeniłam, część jeszcze ukorzeniam metodą motylkową. Zaraz wam zresztą pokażę. I myślę, że będzie dobrze, że będzie piękna, gęsta. I w ostatnim pokoju, czyli w sypialni, mamy strelicję. Nie wiem, czy ona była w ostatnim holu, w ostatnim filmie z aktualizacjami. Chyba jej jeszcze nie miałam. I tutaj pojawił się dzidziuś liść, więc bardzo mnie to cieszy. Nowością jest również Sansevieria Moonshine. Nareszcie prawdziwa Moonshine. Nie wiem, czy znacie moje przygody właśnie z tą roślinką, kiedyś zamówiłam. Dedykowana jako Moonshine, a się okazała nie być Moonshine. Także tak. Zaraz wam ją zresztą pokażę. A tą, która udawała Moonshine, była ta, czyli Silver Honey. Ma piękne, nowe, srebrzyste dzieci. Piękne. Obok Futura Superba, która sobie stoi w miejscu. I Laurenti, która ma dzidziusie, które też niespecjalnie chcą rosnąć. Do tego Masoniana, która ma dziedziusia. Jestem strasznie ciekawa, jak to będzie rosło, bo zapowiada się ciekawie. Taka tu jest kulka po prostu okrągła. Ciekawe, czy to będzie jeden liść, czy może kilka od razu. Jakby było kilka, to po prostu petarda. Obok Sansevieria Honey, ale jak to tam dokładnie? No kurde, zapomniałam. Dalej, Rukia Jednorożca. Rhino Horn, albo Fatty Boy, jak ktoś woli. Tutaj mamy cylindrykę. I Green Honey. Maluszko. I teraz tutaj mam pojemniczek. Z Ceropegią motylkową metodą ukorzenia. Jak widać, rosną już roślinki. Bardzo mnie to cieszy. Tak, i tutaj mam jeszcze Saxifragę. To są pędy, które obcięłam od tych rozłogów. Mam nadzieję, że coś z tego wyrośnie. Także tak to wygląda. Teraz pokażę wam piękną, cudowną Epipremnum złociste. Chyba poprowadzę jakiś sznurek, bo oszalała po prostu. Aż się prosi. Kiedyś właśnie u mnie w domu rodzinnym było Epipremnum. Z tego co pamiętam, nie było złociste, chyba tylko całkiem zielone, czyli jade. Tutaj mamy złociste, no i myślę, że chyba pociągnę go tam, w tamtą stronę, na jakimś sznureczku. Zobaczymy, jak to będzie. To by było na tyle. Żegna się z wami tutaj Lord Bunio, wylegujący się na dywaniku. No.
To cześć!